Nowy i ostatni nabytek KMŻ-u Lubelski Węgiel, Robert Miśkowiak, bo to był ostatni kontrakt, to z tobą był podpisany ten ostatni kontrakt. Robert, masz być dla tego klubu, nie ukrywam się, dużym wzmocnieniem. Naprawdę się takim czujesz? Się takim czuję, takim czuję się mocny, po prostu na siłach. Przyszedłem po to z Lublina, żeby nie być niezmocnieniem, to po prostu skarbić serca kibiców swoją skuteczną i dobrą jazdą. Przyszedłem tu osiągnąć bardzo dobry wynik. Wszystko robię ku temu, żeby tak po prostu było. Ciężko pracuję na osiągnięcie dobrego rezultatu. Co wiesz w ogóle o lubelskim żużlu, o lubelskim torze? Jak często odwiedzałeś to miasto do tej pory? Za dużo nie wiem, powiem szczerze, ponieważ za często nie odwiedzałem i nie bywałem na tym torze. Ostatni raz chyba jeździłem w 2002 roku, jeszcze jako młodzieżowiec z Pilskiej Polonii, więc z tego okresu za dużo nie pamiętam. Tor jest dosyć długi, wąskawy, w miarę przyczepny, więc postaram się naprawdę odkryć największe tajemnice tego toru i znaleźć takie ścieżki, żeby były jak najszybsze, najszybsze i jak najbardziej optymalne dla mojej skutecznej jazdy. Wiadomo, że jest różnica oczywiście między tą najwyższą klasą rozgrywkową a pierwszą ligą. Jak możesz jednak porównać ten skład, który w Lublinie jest? Czy to jest skład, który rzeczywiście może się podjąć walki, no może nie bezpośredni awans, ale obaraża na przykład? Na pewno tak, mamy bardzo solidny, mocny skład, przede wszystkim młody skład, można tak to uznać. Wszyscy się dobrze znamy i rozumiemy. Myślę, że ten nasz wspólny, taka zgodność pozwoli nam na osiąganie dobrego wyniku, więc nie ma tutaj wielce co mówić naprzód. Każdy wie, co ma robić. My też przychodzimy tutaj do Lublina, by osiągnąć naprawdę bardzo dobry wynik, tym bardziej ja, więc przy odrobinie szczęścia na pewno osiągniemy bardzo dobry wynik. Zobaczymy. Marzec już niedługo przed nami, a to jest zawsze taki okres, kiedy każdy tęskni za tym, aby już wsiąść na ten motocykl. Ty też? Na pewno tak, ponieważ sezon tuż i każdy jak najszybciej chce wyjechać na ten tor, aby jak najszybciej rozpocząć jazdę na torze, na tym, czym się zajmuję. Więc wszystko uzależnione jest od pogody, jak to wszystko będzie wyglądało. Myślę, że mniej więcej gdzieś wyjazd na tor będzie w połowie marca, gdyż tak co roku jest, więc wystarczająco będzie to dużo czasu, żeby przygotować się optymalnie do pierwszych rozgrywek ligowych, jakie będziemy mieli na własnym torze. To teraz może zmieńmy motocykl na narty. Jak się na nich czujesz? Narty czy deski teraz? Narty, zdecydowanie narty. Od początku, jak zacząłem jeździć na zgrupowania sportowe w swoich klubach, to jeżdżę na nartach. Dobrze się na tym czuję, jest to świetny relaks i pożyteczny trening. No to masz teraz przed sobą 6 dni tego pożytecznego treningu. Co jeszcze myślisz, że będziecie tutaj robić w Zakopanem? Co będziemy robić? Przede wszystkim te treningi ogólnorozwojowe, które będą mieli na celu przede wszystkim zjednoczenie drużyny, lepsze poznanie się. I takie wspólne treningi naprawdę dawają bardzo dużo, gdyż na co dzień się nie widzimy wszyscy razem i nie trenujemy razem na jednej sali. Wykorzystamy to zgrupowanie do maksimum, mamy narty, większość czasu będziemy spędzać na stokach. Myślę, że jest to świetny relaks z pożytecznym treningiem, gdzie to pomoże nam tylko w przygotowaniu do wyjazdu na tor. No cóż, zmieniliśmy przede wszystkim też i klimat, więc myślę, że tylko nam to może wyjść na dobre. Tyle Robert Miśkowiak. Jak wspomniałem, ostatnie, bardzo mocne wzmocnienie naszego zespołu. Dziękuję Robert serdecznie, a za chwileczkę już kolejna rozmowa.